Szczęść Boże podczas kolejnego spotkania o świętym Andrzeju Boboli. Dziś zajmiemy się dwoma nurtami. Niewiele osób wie, jak bardzo maryjny był święty Andrzej Bobola. Niewielu też wie, że święty Andrzej Bobola jest patronem, który ochrania podczas epidemii. O tym dzisiaj będę rozmawiać z ojcem Aleksandrem Jacyniakiem. Szczęść Boże, ojcze. Bóg zapłać. Tak. Usłyszałam kiedyś takie pytanie. Święty Andrzej Bobola jest patronem Polski. To w takim razie jaka jest rola Maryi? Przecież to ona broniła nas przez wieki, scalała ten naród, przychodziła z pomocą podczas trudnych wydarzeń. Jak połączyć nabożeństwo do Maryi, jej rolę i rolę Andrzeja Boboli jako patrona Polski? Matka Najświętsza jest główną patronką Polski i u jej boku, jako główni patronowie, są święty Wojciech i święty Stanisław, biskup i męczennik, patroni Polski, czy patronowie Polski z początków polskiej państwowości. Andrzej Bobola i święty Stanisław Kostka zostali dołączeni z upływem historii. Czas pokaże, czy staną się także głównymi patronami Polski. Jednak nikt nie kwestionuje tego, że absolutnie nadrzędną patronką Polski jest Matka Najświętsza, a oni są wraz z nią współpatronami. Nadrzędną patronką czy królową? Oczywiście tytuł królowej też, ale jeżeli stosujemy to słownictwo, nazewnictwo patron, patronka, to pozostajemy na tym poziomie. Tak. Maryjność w życiu Andrzeja Boboli. Jaka była? Posiadamy bardzo znikome dane dotyczące jego dzieciństwa. Praktycznie nie wiemy prawie nic odnośnie kilkunastu pierwszych lat jego życia. Ale wiemy, że jako kilkunastoletni młodzieniec, i to wiemy już z całą pewnością, rozpoczął on naukę w szkole prowadzonej przez jezuitów w Braniewie. Była to szkoła wyjątkowa, dlatego że znajdowała się w takim punkcie, gdzie mogli w niej studiować, uczyć się młodzi ludzie zarówno z terenu Rzeczypospolitej, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i ze Skandynawii. I oczywiście to było solą w oku dla władców Szwecji choćby. Do tego stopnia, że wprowadzano specjalne kary tym młodym ludziom, którym udowodniono, że uczyli się w szkole jezuitów w Braniewie. Ale nawet wtedy, gdy te kary wprowadzano, gdy wprowadzono nawet karę śmierci za fakt uczenia się w szkole jezuitów w Braniewie, to jeszcze było kilkudziesięciu młodych ludzi ze Skandynawii, którzy w tej szkole pobierali nauki. I właśnie w Braniewie objawiła się bardzo jednoznacznie ta maryjność Andrzeja Boboli poprzez jego wstąpienie do sodalicji mariańskiej albo kongregacji mariańskich. Kongregacje, czy inaczej sodalicje mariańskie, to były wspólnoty ludzi świeckich, którzy bazowali na duchowości ignacjańskiej i na dynamice ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, ale także bardzo jednoznacznie cechowali się pobożnością maryjną. Posiadamy potwierdzenia nie tylko wstąpienia do sodalicji, ale także kolejnych funkcji, które w sodalicji Andrzej Bobola pełnił. Gdy kilka lat później rozpoczął on swój nowicjat, związał się z Wilnem i pobyt w Wilnie wypełnił niemalże 1/3 całego jego życia. W Wilnie odbywał 2-letni nowicjat, inicjujący życie zakonne. W Wilnie w nowicjacie też przywdziewał strój zakonny. Na zakończenie nowicjatu w Wilnie składał swoje pierwsze śluby zakonne. W Wilnie odbywał studia filozoficzne, w Wilnie odbywał studia teologiczne, w Wilnie przyjmował święcenia kapłańskie, w Wilnie także składał uroczystą profesję ostatnich ślubów zakonnych
i Wilnie też przez wiele lat duszpasterzował. A Wilno w tamtym czasie było nie tylko najistotniejszym ośrodkiem życia naukowego i artystycznego po Krakowie, ale było także miejscem, gdzie królowała i króluje Matka Boża Ostrobramska, co wspomina także na początku epopei Pan Tadeusz Adam Mickiewicz. I choć nie ma bardzo precyzyjnych danych, jak często Andrzej Bobola przebywał przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, to było całkowicie pewnym, że ta duchowość i pobożność maryjna tam coraz bardziej rozwijała się u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej. I gdy przeżywał męczeńską śmierć, świadkowie, którzy potem zeznawali podczas procesu informacyjnego, zmierzającego do procesu beatyfikacyjnego, podawali, że świadkowie jego męczeństwa, że bardzo gorąco modlił się do właśnie Matki Bożej Ostrobramskiej w tych godzinach okrutnego znęcania się nad nim, okrutnego męczeństwa. Czyli to, o czym na co dzień nie wiemy, nie zwracamy uwagi, maryjność była bardzo mocno obecna w życiu Andrzeja Bobola. Tak, z całą pewnością tak. A drugie pytanie, święty Andrzej Bobola, patron na czas epidemii. Tak, w tym spostrzeżeniu, że jest on patronem na czas epidemii, można dostrzec niejako dwa nurty jego egzystencji ziemskiej i już pozaziemskiej. Otóż, gdy był w Wilnie za czasów swoich ziemskich dni, dwukrotnie zaistniała tam epidemia, która dziesiątkowała tamtejszych mieszkańców. I Andrzej Bobola jest wymieniany jako ten, który niezwykle gorąco właśnie wtedy spieszył z pomocą. A więc za swoich ziemskich dni on zaznał, co to znaczy epidemia i jak bardzo trzeba wtedy poświęcić się innym. I to w czasie, kiedy medycyna nie wiedziała za wiele, jak sobie radzić z zarazą, jak sobie radzić z epidemią, w jaki sposób jest ona przenoszona. Po raz drugi, bardzo ewidentnie, zaistniał on jako ten, który powstrzymuje epidemię już długo po swojej śmierci. Gdy zjawił się przełożonemu kościoła jezuitów i wspólnoty jezuitów w Pińsku, ojcu Godebskiemu, i gdy tenże Godebski zamartwiał się, jak tu dalej żyć, bo brakuje żywności dla młodzieży w szkole prowadzonej przez jezuitów, bo tutaj mówi się o jakiejś epidemii, która się rozpoczyna, bo tutaj zbliżają się jakieś wojska, które mogą grasować i tak dalej. Zjawił mu się Andrzej Bobola i powiedział: ty nie szukasz pomocy tam, gdzie trzeba. A on go zapytał wtedy, kim jesteś i czego chcesz. Powiedział: jestem Andrzej Bobola, wystawcie moje ciało na widok publiczny, ja zatroszczę się o was. I zatroszczył się nie tylko wspólnotę i kościół jezuitów w Pińsku, ale o całą Pińszczyznę. I pierwsze dowody tej troski objawiły się wkrótce po tym zjawieniu się, gdy na ziemiach Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego zaczęła bardzo mocno rozwijać się epidemia dżumy. Ona właśnie gdzieś od ziem Lwowa przez pierwsze lata XVIII wieku, po roku 1700, coraz bardziej rozprzestrzeniała się na północ i na zachód. Była to epidemia, która dziesiątkowała dosłownie różne regiony. Podam przykład choćby tu z terenu Warmii i Mazur, wówczas Prus Wschodnich, gdzie na skutek epidemii zmarło około 200 tysięcy ludzi. Ponad 10 tysięcy gospodarstw rolnych zostało porzuconych. Ludzie nie wiedzieli, jak sobie radzić z tą epidemią, dlatego że ona była przenoszona przez gryzonie, przez wszy, myszy, szczury, a nie wiedziano, jak
Rzeczywiście, że przez te gryzonie ona była przenoszona. Na skutek epidemii zmarło wtedy z samej prowincji litewskiej naszego zakonu, na tej, której znajdowała się wtedy Święta Lipka, gdzie rozmawiamy, zmarło 118 jezuitów, więc to był wielki pomór. Ziemia Pińska była całkowicie wolna od epidemii. Jaśniała pośród Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego jako taka oaza, wyspa zdrowia, a nietknięta przez epidemię. Jak wiedział ktoś, że otoczył kordonem. Właśnie, i to jest, wszyscy przypisywali to właśnie świętemu Andrzejowi Boboli. I dlatego, gdy zaistniała epidemia koronawirusa, szybko uruchomiliśmy nowennę, która nierzadko wielokrotnie była odmawiana w różnych środowiskach w Polsce i także, przypuszczam, poza jej granicami. Nowenna za przyczyną Andrzeja Boboli. Czyli okazuje się, że to także dla nas patron i na czas epidemii, ale także na czas zwyczajnych chorób, bo skoro tak potrafił pomóc, zapobiec chorobie, to czemuż by dzielić te choroby na epidemię i na inne choroby, no choćby te, które nazywamy epidemiami cywilizacji? W kwestii pomocy w tym zakresie trzeba wiedzieć, że Andrzej Bobola ma już inne, szersze spojrzenie. Choroba, cierpienie jest rzeczywistością niezwykle trudną, ale może być też niezwykle wielką łaską dawaną przez Boga. I sam Bóg najlepiej wie, co dla danego człowieka jest lepsze. Czy jego wyzdrowienie tu, na tym świecie, czy podążanie drogą cierpienia, które współuczestniczy w cierpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I znów to, Ojcze, wracamy do zaufania, do powierzenia się, do modlitwy pełnej ufności. I de facto do postawy maryjnej, tego oddania i zawierzenia. Tak, postawa zawierzenia jest postawą jak najbardziej maryjną. Niech mi się stanie według słowa Twego, to jest postawa pełna zawierzenia. Natomiast rzeczywistość zawierzenia to jest rzeczywistość taka, na której, pośród której dość często nie mamy żadnych pewników. I tego uczy nas Bóg na kartach Biblii. Gdy Mojżesz prosi Boga o znak, gdy ma pójść do Egiptu, by tam wyprowadzić naród wybrany, on pyta: Boże, ale co będzie dla mnie znakiem, że to Ty mnie posyłasz? I Bóg odpowiada: znakiem dla ciebie będzie to, że gdy ty pójdziesz do Egiptu i gdy wprowadzisz ten lud, na tej górze złożycie mi ofiarę. Więc jaki to znak? Znaku nie ma. Mojżesz ma iść, ufając bezgranicznie Bogu, i drogą do jego zawierzenia jest nieco innego jak zawierzenie. Po to, żeby zaufać Bogu, trzeba zaufać Bogu. Innej drogi nie ma. Nie ma żadnej drogi pewności matematycznej, fizycznej na drogach zaufania, zawierzenia Bogu. Choć jednocześnie, jeżeli ktoś w pełni Bogu zaufał, zawierzył, zasadniczo wkrótce potem orientuje się, jak bardzo zbawienna dla niego była ta postawa zaufania, zawierzenia. Ale najpierw ma być ta postawa bezwarunkowego zawierzenia. Dopiero potem okazuje się, że jest to postawa błogosławiona. I tu znów z pomocą idzie nam święty Andrzej Bobola. Tak, który zaufał Bogu tak bezgranicznie nawet pośród makabrycznego męczeństwa. Ojcze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Cieszę się bardzo. Ja również. Dziękuję również Państwu. To już ostatni z odcinków naszego cyklu. Żegnam się z Państwem. Szczęść Boże. Szczęść Boże.